Cześć. Dlaczego to zrobiłam? Dlaczego to uczyniłem? Czemu znowu się zachowałem tak głupio, tak beznadziejnie? Albo właśnie odkryłem w sobie coś, czego nie mogę już dłużej znieść. Wydaje mi się, że już nie ma dla mnie nadziei. Nie mogę wstać i zacząć na nowo. Jak często w naszym życiu pojawia się w końcu strach, co to będzie? Inni się o tym dowiedzą, odkryją, kim jestem naprawdę i nie będą mogli tego wytrzymać. Więc Bóg objawia ustami Maryi w tym pięknym hymnie, w którym zawsze coś nowego mnie zaskakuje i sprawia w podziw, że Jego miłosierdzie jest od wieków na wieki, od pokolenia na pokolenie ze wszystkimi, którzy się Go boją. Boją w sensie, że widzą, zdają sobie sprawę, co zrobili, cierpią z tego powodu, że zrobili, wyrządzili komuś zło, że postąpili w sposób nierozważny, nierozsądny, z konsekwencjami i boją się. Boją się, jak będę mogła spojrzeć w twarz innym osobom. I wtedy Bóg robi taką rzecz, czy sam, czy przez kogoś, twojego przyjaciela, innego człowieka i drugiego, wszystko jedno, w jaki sposób, ale On tak jakby siada koło nas i mówi, ja to widziałem, ja to wiem, że to było i że to nie było dobre, ale wstań. Wstań, jestem z Tobą i wierzę w Ciebie i możesz zacząć nowy krok. Tak wydaje mi się, że bez tego nie możemy żyć dalej. Nie dalibyśmy rady przeżyć, żeby gdybyśmy nie napotykali na swojej drodze Boga w innych ludziach, czy Jego Boga w naszym sercu, który zapewnia nas o swoim miłosierdziu, o tym, że widział, wie, ale przyjmuje nas. Przyjmuje nas całkowicie. Po prostu w ten sposób jesteśmy w stanie wyjść na drogę, iść dalej. I dopuśćmy Jego działanie w nas i okazujmy miłosierdzie innym ludziom. Cześć.